Zielone. Panie prezesie, cała telewizja, wszyscy pracownicy i artyści chylą przed panem czoła. Wielokrotny geniuszu, tytanie tytanów, chwalebny dębie z Żoliborza, strategu szczęścia, nieugięty obrońco mocnej jak granit jedności partii, najjaśniejsza gwiazdo wszystkich moich kanałów. Jacek, nie wygłupiaj się. Nie wygłupiam. A ten film, co pana kuzyn mówił, że pan kazał robić, to oczywiście robimy, także jest gitara. A właśnie. Prezent. Odzenka. On też pana pozdrawia. Na tej właśnie gitarze skomponował takie szlagiery jak Dziewczyna z klubu disco, Pada deszcz, Peron, Łez, Siwy koniu czy Słynne Mercedesy. Ma gość łeb do tytułów. Jakiś zdolny literat. I już mi nie ma, nie przeszkadzam. Narzeczona czeka, więc nie ma co się długo rozwodzić. Jak do tego... Jak ja przetrwam te imieniny? Ale spokój, 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 ja mówię spokój, cisza! Cisza! Proszę państwa, więcej szacunku! Ja tutaj mam numerki, zaraz wszystkim rozdam. Spokojnie! Za tymi drzwiami bije serce Polski! A my jesteśmy w przedsionku! No. Nie wiem, czy pan prezes dzisiaj wszystkich przyjmie. To nie jest to robot! Państwa jest po prostu za dużo! No właśnie, a on powiedział, że w wielu dziedzinach jest państwa za mało! Ale ja powiedziałam, cisza ma być! Ludzie, wy mu dajcie żyć. To nam wszystkim będzie się żyło lepiej. Przez 8 ostatnich lat... Wiemy, wiemy, Polcy i Polaki. Właśnie nie. Przez 8 ostatnich lat nosiłam się na ciemno, a tak doradził mi pan Adam z PR-u, żeby ludzie nie myśleli, że zrobili nas na szaro. Typowo polski kolor. Żółć. No a powiedz mi, jak z tym rządem? Coś się poprawiło, czy dalej zlewka? Zlewka. Ja nie wiem. Może ja ściągnę tych wszystkich ministrów tutaj do Sulejówka i cię jeszcze raz przedstawię. Może to coś da? No może. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. 100 lat życia i samych radosnych dni. Oby marzenia skryte głęboko na dnie serca w końcu się spełniły. Dorzucamy także garść wiary i nadziei, aby nie opuszczały pana siły w trudach życia dnia codziennego, aby nie opuszczał pana dobry duch. Co się jakoś kończy? No tak. No to do brzegu, do brzegu. Życzę kochająca Beata z mężem i dziećmi oraz kochający Piotr, Witold i Mateusz z rodzinami. I kochający Mariusz. A także lubiący Antoni, szanujący Jan, poważający Konstanty, ceniący Jarosław i doceniający Zbigniew. I inni. A, jeszcze panie naczelniku. Wiem, że pan lubi pierogi. Ja farsz mąż lepił. Wrzucić do wrzątku. Czekać, aż wypłyną. A tego Donalda to... To wiadomo, to wiadomo. Dziękuję. Jaki żółty kanareczek. 147 stan górniczy, 148
harcerstwo 149. Przepraszam, przepraszam bardzo, ale ja mam 34 mówię. Dziedzinko, dziecko. Proszę pana. A pani tu była, jak jeszcze ciebie na świecie nie było. I 150 ksiądz. Amen. Dziękuję. 34, proszę bardzo. A kto to ma dzisiaj imieninki? Życzenia ci już na pewno składali. Twarz twoja była uśmiechnięta, ale jest jeszcze jedna osoba, która o tobie pamięta. Ona właśnie tobie życzy wiele szczęścia i słodyczy, wiele wspomnień, miłych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję bardzo, pani Jolu. Dziś są twoje imieniny. Chcę ci złożyć życzeń moc. Krótko zwięźle, od dziewczyny, abyś myślał o niej w noc. Bardzo dziękuję, pani Jolu. A mierzył pan sobie ciśnienie? Oczy jakieś takie rozpalone. Nie mamy to oby gorączki? Nie. Świetnie się czuję. Jest bardzo dużo gości dzisiaj, więc no, chciałbym oczywiście z panią dłużej porozmawiać, ale muszę następnym razem. Obiecanki, cacanki. Laurka. W dzień popatrzysz na te kartki, jak patrzyłeś w oczy me. W dniu imienin tobie miły, moc całusów tkliwych śle. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani Jolo. Ach, jeszcze pierogów narobiłam. Dla pana. For you. Bardzo dziękuję, pani Jolo. Ale ma pan branie. W swoim czasie, ludzie. O, to zaraz to ja. O. Pan wchodzi. Dziękuję. Stop! Panie Ambroży, no naprawdę. Kleksa się naoglądał. Czterdzieści dwa. Proszę pan, proszę. Ubudowu. Teraz dzwonił kochany, to przychodzę ja. Z najlepszymi życzeniami. Pana Rysio-Pysio. Rysio-Pysio. Ale nas w maliny wpuściłeś w tej Brukseli? Z tym Donaldem? Wyglądało na to, że trzymają. W naszą stronę, kurwa, nie trzymali. W prezencie przyniosłem strój pierwszego kosmonauty mojego teścia. Mirosława. Nie szkoda mu było takiej pamiątki się pozbywać? Chyba nie. Zobaczymy, co powie. Patrz. Prezent przyniósł i nawet nie spytał. Zabieraj to. Bez prezentu? Tak ci brakuje prezentu, Rysiek. Wiesz co? Twój krawat mi się podoba. Taki ładny, szary. O! No. Jakoś tak bez krawata to teraz wyglądasz. Bez krawata tak jakoś tak głupio. Dziwnie. Dziwnie i głupio. Nieelegancko. A taki ładny chłopak. Coś zaradzimy. A załóż ten. Znasz go, nie? Chodziłeś w nim parę lat. Tak, ale... No zakładaj. Może nie będzie pasował, ale pasuje. O. O, jaki ładny chłopak. Rysiek, ty taki sportowiec jesteś, tak? Weź się w tym krawacie, przebiegnij do Sejmu, tak żeby cię wszyscy widzieli. Zygzakiem, za kosami. I wiesz co, Rysiek, jak będziesz przelatywał koło latarni jakiejś, to się zatrzymaj i zasalutuj tam. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo każda latarnia ma jaśniejszy łepek niż ty. Szuraj. Rysiu, Pysiu. Ciao! I pierwsza zaliczona. Tak jest. Pan się dobrze czuje? Pan taki blady? Chyba mnie jednak zawiało przez to okno.
Wołaj następnego. Dobrodzieju, kuzyn odda. Siemandero. Dobra. O, oj, dana, sikorki. Siemandero. Kurde, jaci, ale masz kwiatów. Ty jak Stalin wyglądasz na pogrzebie. Dla ciebie produkt regionalny. Kopię jakby z armaty w łeb walili. Ty dostałeś te kartki ode mnie? Nie. Nie? Kurde, to może trzeba było wysłać. Ty wiesz, że ten mój film się kręci? No. Cisza krzyczy. Sam wszystko załatwiłem i w dodatku ta moja casting wygrała. Ma farta, co? Spróbuj, naprawdę bardzo dobra wódeczka. Janek, przecież wiesz, że ja nie piję. Naprawdę? No to zabieram z powrotem, co się będzie marnować. Siemandero. Szarpnę sobie jakiegoś kwiatencja, bo z dziewczyną mam się spotkać, co? Ty i tak wywalisz, a mnie się może jakieś trafi, bzykanko? Wiesz, co chcesz. Ty wiesz, że ja cię w radiu słyszałem? Kurde, no Stefan miał rację. Ty normalnie jak Gomułka gadasz. No. Siemander. Kopsnij dwie dychy na fajury, bo ze stówy nie mają wydać. Zadzwonię! Ej, przyleciał ptaszek. 116! Proszę bardzo. Pani wchodzi. Zacznijmy od tego, że przyniosłam domowe pierogi. Świetnie. Sama lepiłam. W imieniu całej partii, jako jej rzecznik, życzę panu, żeby pan, cytując klasyka, robił swoje. Ale nasze, żeby też pan robił, bo my sami tak dobrze nie umiemy. I żeby się pan nie przejmował, że porównują pana rządy do faszyzmu. To są mali ludzie. I właśnie. Wspólnie złożyliśmy się na prezent czapkę składaną taką. XIX wiek, oryginał. Wie pan, kto w takiej chodził? No wiem. A wie pan, jak to się nazywa? Biret. Jedni mówią biret, inni piróg. No powariowali dzisiaj z tymi pirogami, no. Będzie panu pasowała do jesionki lepiej niż ta pana z Daszkiem. Aha. Mam tu jeszcze prezent od innej Beaty, która nie mogła przyjść, bo służy do mszy u ojca. Pyzy. Wreszcie jakaś odmiana. A nie, pierogi. Tak, dziękuję bardzo. Dużo ich tam jeszcze zostało? No, połowa Polski. Znaczy jakieś 32%. No nie dam rady. W głowie mi się kręci. No pani Jola miała rację. Pan się przegrzał jak ruski telewizor. Zamęczą pana. Ja to załatwię. Drodzy państwo, sytuacja jest taka, że pan prezes dziękuje za pamięć, ale niestety nikogo już więcej dzisiaj nie przyjmie. Dlaczego? Chory jest chory! Nie jest chory, ale ma prawo być zmęczony, ponieważ dźwiga na ramionach cały kraj, nas wszystkich dźwiga na ramionach, a także kupę Polonii rozsianej po całym świecie. Także niestety taka jest sytuacja. A prezenty? Jak ktoś coś tam ewentualnie ma jakieś prezenty, to bardzo proszę je tutaj wszystkie ładować na stertę. No jaką stertę? Żadną stertę, bo musi być zachowana aorta komunikacyjna. Prezes je sobie rozpakuje, potem będzie pamiętał o państwu. Rodacy, słuchajcie. Spokojnie. Proszę przekazać prezesowi od nas. Od nas wszystkich życzenia. Aby nadal był nieugięty, niezłomny
wytrwały, i aby nadal prowadził nas tam, gdzie nas prowadzi. Tak jest! Im wszystkim kury szczać prowadzać, a nie politykę robić. Bij kurwy i złodziej mości, prezesie! Bileteria dal dutte. A che ti serve questa Unione Europea? Te invitiamo nell'asse fascista. Wir wissen, dass Sie Angela nicht mögen auf Geruch. Nicht alle Deutschland sind so. 26, 27, do jednego. Pierożki dla ciebie, Jaruniu, ode mnie. Pozdrowienia z kosmosu. Siemandero. Où est mon chapeau? Rende-moi mon chapeau. Je le vais mouiller après mon bain. Rende-moi mon chapeau avant que je prenne froid. Prezesie pracującej stolicy, zabrania mnie papugować. Nie zgadzam się na mówienie tak jak ja. Towarzyszu Jarosławie. Towarzyszu prezesie! Panie prezesie, Panie prezesie, to ja! Co się stało? Boss. Miałem straszny sen. Co się panu śniło? Wszystko. Napoleon, Mussolini, Goebbels, Piłsudski. I co mówili? Nie wiem. Czy Piłsudski mówił, żebym walczył z układem, a reszta nie wiem, bo każdy mówił w swoim języku. Napisów nie dali? Nie dali. Ja też tak samo właśnie miałem ostatnio sen, taki no, znaczący. Jaki? Mi się śniło, że mi klatkę schodową pomalowali. Dobrze, to wie pan co? Ja pójdę na górę też, przygotuję wrzątku, to pan nogi we wrzątku wymoczy, bo nie ma nic lepszego na przeziębienie niż wrzątek. Do tego wrzątku się pierogi wrzuci, to te co wypłyną, to pan zje, resztę się zamrozi, bo tu tyle nadawali, tylko który by pan chciał? Gitarę ugotuj. Gitarę. Pani Basiu! Pani... Pani Basiu...